Ja dziękuję, ale jaja, ale opcja w ogóle. Jest coś takiego jak restart? Resume, settings. Chyba, że jeszcze jest inna możliwość. Jakbym szybko przesiadł się do tego. No nie, no ten to w ogóle nie ma ciągu. Ale tamtego już nie odpalę, to już jest kurde koniec. Ja dziękuję. Nie ma tam w ogóle szybkiego restartu, to też jest minus. Dobra, nie, to nie. Tu damy bez ciężarówki. Tu bierzemy Tatrę. I od razu jadę Tatrą. Już wiem, o co chodzi. Rzeźnia. Ja wam mówię rzeźnia. Startujemy. Teraz się uda. Ale nawet Tatra tu poległa. To jest niesamowite. Już wiem, jak mniej więcej ta mapka wygląda. Ja w ogóle jechałem na ślepo. Nie wiedziałem, że tu można pojechać zupełnie inną trasą. Ja, utopiła się. Tam jest jakiś rów. Kto to w ogóle robił taką mapę? W jakiś rów. Masz jakiś skrót, jest normalnie droga tam poprowadzona, niby taka dla spin tires, i tu nagle rów, i spadasz, i no kurde, nic. Nic nie zrobisz. Pewnie takich niespodzianek jest tu więcej, założę się. Twórca tej mapy na pewno jest kapryśny. Dobra. Nie ma się co załamywać, jedziemy dalej. Tutaj sobie poradzimy, trochę uszkodzeń złapiemy, ale to jest takie minimum. Tatra jest. Nie no, jest wysoko zawieszona, skubana. Ale to jest zdecydowanie mapka na takie pojazdy jak Tatra. Jak ja testowałem ten samochód w tych oficjalnych modach, na tym filmiku 45-minutowym, to ja byłem w szoku. Normalnie ten samochód przez te wszystkie przeszkody, gdzie inne mody się zatrzymywały, to ten samochód robił furorę dosłownie. Dobra, teraz muszę tu skręcić. Blokadę wyłączymy, cofniemy trochę. Tak, tu trzeba ostro skręcać, więc blokada dyferencjału jest niewskazana. Powoli. Ojej, ale on ma duży promień skrętu. Trzeba tu naprawdę powoli jechać. Na kilka razy brać ten zakręt. Wykręcę czy nie? Wykręcę chyba. Ale ogólnie modyfikacja, mod tej Tatry, nie wiem czy to jest wzięte z jakiejś innej gry czy coś, ale jest wykonana naprawdę bardzo, bardzo konkretnie, solidnie. Koła są animowane, zawieszenie, jest tu nawet wał napędowy, ogromny dyferencjał. I to wszystko jest animowane, bardzo ładnie wygląda. Aha. To tak, a gdzie jest ten garaż? Tu. Dobra, to ja muszę dojechać tam do niego. I tutaj chyba sobie dojedziemy. No bo tam jest drewutnia tutaj po lewej stronie. O, dobrze, że to nie kolejny ruch oceaniczny. O, nawet lokomotywa jest. Czy elektrowóz? Elektrowóz, jak to się mówiło na to. Okej, okay, mamy odkrywanie. Zobaczymy, jak to miejsce wygląda. W ten sposób. No, musi być tu most, nie ma opcji. Znowu jakiś ruch oceaniczny, ale już nie taki hardkorowy. Mogę sobie tu skręcić, ale nie wiem, czy przejadę między tymi. Przejadę, powinienem między tymi blokami przejechać. O kurde, ale stromo. Nie no, dam radę chyba. Pod kątem. Dobra, pykło. Ocaliłem ziemię? No chyba nie. Dobra, git. Okej. Okay. Głupia właśnie na początku, to jest minus tej mapy, jak mówiłem. Głupia, że na początku jest taka opcja z tym. Z tym spawnowaniem pojazdów, no to powinno być naprawione.
albo zmienione jakoś czy coś. Bo jest trochę lipa moim zdaniem. Dobra. No i jest na górze sobie ten most. Nie wiem. On trochę mi wygląda na jakiś taki most dla pociągu. Dobra, ten samochód jest tutaj gdzieś. Ale ja zajadę tutaj, jest niedaleko odkrywanie. Tak. I odkryjemy sobie ten teren, zobaczymy, gdzie będzie tu możliwy przejazd. No tak jak mówiłem, co się stało, się straszyłem. Tak jak mówiłem, są tutaj tory. Odkrywanie jest... prawdopodobnie muszę wjechać na tory. Tam dalej nie widzę żadnego przejazdu raczej. Jest już koniec mapy chyba. Odkrywanie pewnie jest na torach gdzieś, tak czuję. Tak. Hop, hop, hop. Nie, oby nie na górze. Zobaczymy, gdzie tu mamy w ogóle przejazd na drugą stronę, bo ja nie mam pojęcia. Chyba to jest jedyny, jaki tu jest. O, jest, widzę już. Dobra, super. Co to było? Ile uszkodzeń dostałem? To jest jakaś niewidzialna ściana czy coś. O Jezu. Ale dziwne, kolejny minus tej mapy. Przyrżnąłem i mam 519 uszkodzeń. To tak nie może być. Ten most... nie mogę przez tory przejechać. Dobra, i na ręcznym. Dobra, muszę zajechać z drugiej strony, ale to dziwne. No mamy tu tory, mamy fajny tam, nie wiem, wiadukt, możemy to tak nazwać. I to jest ten tunel tam. Tam nie ma po prostu tekstury, powinien być mur. Dziwne, że to nie jest... No to są mody, tak, no wiadomo, że gdzieś tam będzie niedociągnięcie. I fajnie, nie ma żadnego drzewka, nie ma nic, ja ci nie pierdzielę. Fajnie wiedzieć. Zajebiście. Super. Dobra, na szczęście mamy jeszcze inną ciężarówkę. Jest blisko. Nie wiem, co się stało. Zagapiłem się. Trochę wkurza mnie w Spin Tiles ta mapka. Ona czasami jest kłopotliwa. Kurde, nie mapka, tylko kamera. Ona się tak ustawia, że nie wiadomo, gdzie się jedzie nieraz. Ale mamy drugi pojazd, może uda się jeszcze uratować tego. Tak w głupim miejscu się przewrócił, że może być trudno. Ale to jest wolne w stosunku do tej Tatry. Dobra, jeszcze kawałek. Jej, on się zakopie nawet na asfalcie. To jest jakiś dziwak. Hamuj. Okej. Okej. Nie, nie tak. Tak i tak. Okej. W sumie mogę go naprawić. Nie wiem, czy ja go odwrócę tym gratem. Ale mapa jest konkretna. Dobra, jeszcze raz. Pull. O właśnie, o to mi chodziło. Leciutko tylko drgnął. Zajebiście. Moment, jest jeszcze inna opcja. Kurde, jakie to jest ciężkie. Ta Tatra bez żadnego załadunku jest taka ciężka? Nie no, bez jaj. Nie przejdę tego. Już tego nie przejdę. A ten tu nie podjedzie, bo jest głupi. Kurde, ale tu można jeszcze na wszystkie koła włączyć. O, fajnie, teraz już... Aha, no. Dobra, spróbujemy na wszystkie koła. Inaczej, spróbuję szarpnąć. Nie ma opcji.
Zapomnij. Patrzcie, jaka ta Tatra jest ciężka. Jo, kurde. Aha. I w takim głupim miejscu, no ja pierdziele. Dobra, spróbujemy wjechać tam na górę. I może stanę jakoś poprzek. Może uda się przyciągnąć do tego samochodu. W ogóle jak się dziwnie ta kamera ustawia. Muszę chyba naokoło jechać. Jeju. Ale kolejna wada tej mapki jest taka, że nie możemy pod tym mostem przejechać, jakby w tym miejscu, gdzie powinniśmy, bo jest luka. Nie da rady. Nie da rady, bo jest niewidoczna ściana. Bardzo, bardzo źle. No. Ale i tak jest ciekawa. Mamy tu jakieś miasteczko, mamy kilka miejsc, gdzie trzeba dostarczyć drzewo. Szkoda tylko, że nie można tej mapy robić w multiku, dlatego ja tutaj wujka Bohuna nawet nie zapraszałem, bo no nie mielibyśmy jak grać, tam nie ma opcji takiej, żeby dokończyć to razem, jest to zablokowane, zablokowany jest multiplayer. Ta ciężarówka posiada punkty naprawy i być może, ale nie wiem właśnie, czy będzie można odblokować nią warsztat. Dobra, jestem sobie tu na górze i teraz zaciągam ręczny. Myk. O, fajnie. Teraz pociągniemy. Fucking shit. Ręczny nic nie daje. Damn it. A, ani drgnie. To jest niesamowite. Ile ten samochód waży? Ile ten czołg waży tam? Ani drgnie, słuchajcie. Jak to możliwe? Nic. Cofaj. Puszczaj go. No i co teraz? Takie głupie... Ach! Mnie to wkurza. Dobra, jeszcze raz. Ręczny. Sam... Jak on może być taki lekki? Niemożliwe. Aż tyle lżejszy od tej Tatry? Dobra, teraz niby złapałem za górę. No coś powinno być lepiej. Dobra, zrestartowałem mapę. W ogóle uderzyłem przed chwilą w ten znak i straciłem 200 uszkodzeń. Normalnie, rozwalasz sobie drzewa, przejeżdżasz przez drzewa, różne inne rzeczy, uderzasz w znak drogowy i chłopie, tracisz prawie połowę uszkodzeń. Rozwalasz w połowie samochód, zajebiście. Gdzie on ten znak powinien pożreć dosłownie. Zresztą, to jest też wada tego samochodu, że ciężko go holować. Nie ma auta, no chyba, że by musiała to być druga Tatra. Nie ma w zasadzie auta, które mogłoby holować moją Tatrę. To jest minus, bo w momencie, kiedy widzicie, jest taka głupia sytuacja jak teraz, że samochód wywrócił mi się na bok. Ja nie mogę nic zrobić z tym moim pomocnikiem. Dobra, skoro już tu jestem, zobaczmy jak wygląda ta mapka. Tu jest niby most, ale on jest tak zbugowany, że ja nie wiem, czy my przez niego przejedziemy. Musimy wziąć tę ciężarówkę, która jest z tyłu i jechać całkowicie naokoło, albo tutaj jest jakiś ciekawy podjazd. Tu jest rzeczka, tam jest mostek, dobra. Zmieniamy teraz samochód na tego. Podjeżdżamy do Tatry, podłączamy się i gaz. Jedziemy gazem do warsztatu. Mam nadzieję, że uda się go odkryć. No bo jeśli nie uda się go odkryć, no to misja będzie... Koniec misji. No tak, bo jak dojadę sobie do warsztatu i nie będę mógł go
odkryć tym samochodem, a żadnego innego nie mogę sobie takiego wziąć od razu z plandeką, bo plandekę też trzeba wyposażyć w warsztacie albo gdzieś zdobyć tutaj. Fuel, garaż, garaż i fuel. Nie ma nic więcej. Więc nie mam jak przewieźć drzewa, jeśli nie dojadę, nie odblokuję warsztatu. I nie mam jak w zasadzie wypełnić tych wszystkich rzeczy, które są do zrobienia. Więc jeśli się nie uda, to będzie lipa. Dobra, zmieniamy ciężarówkę. Change track, myk. I teraz hop hop. Odpalamy oczywiście silnik. Start engine. Odłączamy. Okej. Aha. No i tak, próbujemy na skróty jakoś pojechać. Miejmy nadzieję, że ta ciężarówka z tyłu da radę. Na razie jakoś jedzie. Tu jest mostek, będę musiał cały czas się na nim oglądać, czy ona na pewno jedzie za mną. O Jezus, ale ta Tatra ciągnie. Ej, moment, a nie, dobra, tutaj nie, to dalej, to było, pamiętam, za mostem. Hamujemy. Ta z tyłu też hamuje, fajnie to wygląda. Dobra, i tu mamy niedaleko zjazd w prawo. Tamta z tyłu daje sobie radę, ale nie ma co za szybko jechać. Wyłączę blokadę dyferencjału, żeby tutaj mocno wykręcić, bo prawdopodobnie będzie trzeba. No i mamy jakiś... O kurde! Nie, ty nie jedź tam. Dobra. Jest jakiś podjazd. Nie wygląda na stromy. Nie wygląda to źle. Z tyłu ciężarówka się trzyma. Okej. Kurde, ale ta Tatra ciągnie. Jakby tam było piórko dosłownie. No nie ma się co dziwić. Widzieliście, co było przed chwilą, tak? Okej. O! Świetnie! Już wyjechaliśmy. Tutaj warto by było się odkryć sobie to. Zostawimy na razie tego, bo nie potrzebujemy, żeby go później odwracać. To rachu ciachu zrobimy. Okej, zobaczmy, jak to wygląda. No tutaj tylko moglibyśmy się za paliwem rozejrzeć. Teraz jedziemy w kierunku mostu. Trzeba wycofać do ciężarówki. Zrobić ładny, duży łuk. Promień skrętu tej Tatry jest ogromny, naprawdę. Nie wykręcę tutaj na raz. Dlatego będę musiał się już tu wcześniej uszykować. Tak. O, myślę, że w ten sposób będzie ok. Teraz podłączamy sobie tego gnoja. Myk. Dobra, i powoli. Paliwa mam naprawdę dużo. Dziwne, ta Tatra pali 4-5 litrów na minutę. To jest malutko jak na taką potęgę. Dobra, i tu musimy powoli, bo jest troszeczkę chyba kłopotliwy ten mostek. Zobaczcie, że on się wygina pod ciężarem tej Tatry. To jest świetne właśnie w Spin Tires. No i prawdopodobnie to jest most, przez który możemy bez problemu przejechać. Na razie wszystko idzie jak z płatka. Powoli. Jak ten z tyłu sobie tam radzi? Sobie radzi. W każdym razie on ma też sprzęt naprawczy, więc mogę w krytycznej sytuacji moją Tatrę naprawić. Ale nie mogę jej podnieść, jeśli się wywróci na bok, co widzieliście przed chwilą. Dobra, jedziemy dobrze, jedziemy do... Ojej! Jedziemy dobrze. Trochę mnie uderzyła ta ciężarówka z tyłu. Ale już jest chyba okej. No i zaczyna się ten wspomniany most. On jest... to jest jakaś betonowa konstrukcja i... I to jest tak jak myślałem, to jest most dla pociągów, ale rzeczywiście można sobie tutaj przejechać też samochodem. Ojej, ale mi się dziwnie kamera ustawiła. Nie mogę za bardzo patrzeć do przodu.
No dobra, jedziemy sobie. Nie wiem ile kilometrów na godzinę jedziemy, ale jedziemy na pewno bardzo szybko. Ta z tyłu nie daje rady już. A dobra, będziemy po drugiej stronie i kierujemy się do warsztatu. Zaraz ustawię sobie, gdzie ten warsztat. O, tu jest jakiś zjazd. Ustawię sobie, gdzie do tego warsztatu musimy zjechać. I myślę właśnie, że to może być gdzieś tu na dole, chociaż no kurde, tu nic nie widać. Widzę, że ta mapa jest coś tu zbugowana delikatnie. Ale zaryzykuję i pojadę prosto. To jest gdzieś w tym miasteczku tam na dole. Okej. Na razie spoko. Jak ten z tyłu sobie radzi? Radzi sobie bez problemu. Oj, chyba trzeba było tam kurde zjechać. Ale ojej. O. Chyba na 100% trzeba było tam zjechać. Dobra, no to zawracamy. Jezus. Odczepiona, okej, to musimy się tu odwrócić. Tam jest odkrywanie, ale wiecie co, mam to w dupie, nie jadę tam. Chociaż kurde, to jest istotne. To jadę tam. Ale pojadę tam Tatrą. I chyba da się po tej rzeczce. Nie no, tu przydałby się safe, ja nie wiem czy opłaca mi się tam wpieprzyć, jak już z tej rzeczki nie wyjadę. Ach, shit. Jaki dylemat w ogóle. Dobra, Tatra. Nie no, ale o, myślę, że damy radę. Ten sobie tu zaczeka. Szybko odkryje teren i będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Raczej trzeba było tam zjechać do tego warsztatu, bardzo dziwnie usytuowany. Powiem wam, że ta modyfikacja, jak patrzyłem na mapkę, ona nie wyglądała jakoś tragicznie. Myślę, a spoko, damy radę. Okej. Ale tam nie było... Nie były widoczne te przewyższenia, które rzeczywiście są na tej mapie. Okej. Zobaczmy. No, tak jak myślałem, trzeba tam zjechać. Dobra, cofam. Patrzcie na kolesia. Boi się utonąć. Dobra, próbuję tyłem wjechać, może się uda. Są drzewa, więc od drzew mogę się przyciągnąć w razie czego. Ale chyba nie będzie takiej potrzeby. Po prostu wyłączę blokadę dyferencjału, podjadę tutaj sobie tyłem. Tu jest dosyć taka płcizna. I skarpa po stronie prawej ciężarówki nie jest aż taka stroma i tu powinienem sobie poradzić. Małe obroty. Małe obroty. Dobra, cofamy. Gaz. Dalej, 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 Tatra. Super, udało się wyjechać. Wyłączamy blokadę, podłączamy... Właśnie nie wiem, czy to dobry pomysł, tam może być dość kręto. Jesteśmy na wysokiej górze. Może się okazać, że nie będę mógł odkryć tego warsztatu i to będzie koniec tej mapy. Okej, gaz. Jeszcze nie wystartowało silnika, już ciągniemy. Po prostu mógł ręczny spuścić ten... To jego dodawanie gazu tu nic praktycznie nie daje, bo i tak właściwie wszystko robi Tatra. To jest trochę dziwne, ale ten samochód waży, ojej. To tak jakby tamten z tyłu ważył, nie wiem, ze 2 tony, a ten z 60. Widzieliście, co się działo, gdy próbowałem uciągnąć, no, to było bardzo dziwne. Ale no, ta konstrukcja nie wygląda aż
taka ciężka. Nic nie mam tu załadowane, a ten z tyłu jest załadowany jakimś tam towarem, narzędziami, narzędziami. On też powinien być ciężki. No ale to jest modyfikacja, ona jest tak zrobiona. I jest bardzo fajna, w dobrym smaku moim zdaniem zrobiona ta modyfikacja. Nie jest jeszcze tak strasznie przesadzona jak niektóre. Oj, oj, oj. Trzeba uważać. To będzie ciężko. Nie wiem, czy tu nie lepiej by było każdym z osobna pojechać. Powoli, powoli. Okej. Hamuj ty koleś tam z tyłu. Bo zaraz we mnie przywali. Dobra, powoli. O kurde, tu nie wykręca na raz. Moment. Ojej. Dobra, poszło jakoś. Chyba się udało. Dobra, jeszcze jeden hardkorowy zakręt. Promień jest naprawdę ogromny. No i dobra, udało się jakoś. Uff, no i tu mamy gdzieś warsztat prawdopodobnie. Ciekawe. O, 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 coś tam jest. Tylko czy to na pewno to? Wygląda jakby to był warsztat, tam gdzie stoi ta pomarańczowa ciężarówka. Ej, yo! Czy my możemy nią jechać? Bez kitu, odblokowana. O kurde, nowa ciężarówka, proszę bardzo. Dobra, hamujemy, naprawiamy. Powinniśmy odblokować. No bo jak nie odblokujemy, to co ja tu zrobię? Nie mam tu nic do roboty już. Powinienem mieć nadwozie z plandeką. Mam tu ten samochód. Ale co z tego? Co ja zrobię? Musiałbym odkryć jakiś inny samochód. O. Tu są dwa pojazdy, one są zablokowane. Shit. O kurde, i to jest w ogóle na jakimś zadupiu. Nie wiem teraz, czy brać Tatrę. Ja dziękuję, biorę Tatrę. Kurde, ile tych samochodów tu jest. Ale jaja, to jest bardziej skomplikowane niż myślałem. Ale fajnie pomyślane, bez kitu. Dobra, najpierw naprawimy sobie tą ciężarówkę. O, dobra, naprawione. Możemy zmienić na tę, ale to jest standardowa, ona mnie nie interesuje. Wezmę Tatrę. Tatra sobie raczej powinna poradzić z dojazdem tam na miejsce. No i też mało pali, kurde, jak na takiego potwora, więc jak najbardziej. Zobaczcie, że ja nie zerknąłem na mapkę. Któryś z tych pojazdów musi mieć w takim razie plandekę. Aha, muszę przejechać przez ten mostek, tutaj po tych serpentynkach. Dobra. Damy sobie radę. Jeju, gdybym tamtego nie odkrył, bym dojechał tutaj do warsztatu, to bym nie wiedział. Autentycznie, pojechałbym sobie gdzieś indziej, albo w ogóle bym skończył tą mapę, powiedział, nie no, nie da się tego przejść. Bo wiecie, do tego nie ma żadnego poradnika ani nic. Tylko jest sobie taka mapka, dostajesz i instalujesz, jedziesz i tyle. Przejdziesz, to przejdziesz, nie przejdziesz, to nie przejdziesz. Nikt nie będzie płakał. No ale skoro ktoś się udostępnił, ktoś się ocenił, to znaczy, że musi być w miarę okej i musi być do przejścia. Ojej. To jest też wada Tatry, że ma taki duży promień skrętu i w momencie, kiedy trzeba pojechać gdzieś wysoko w góry, po takich serpentynkach jak tutaj, no to trzeba bardzo ostrożnie.
czemu mi się wyłączył dyferencjał? Kurde, ale dziwne. Nie rozumiem. Dobra. Wyjechaliśmy sobie stąd. Te ciężarówki tak naprawdę wcale nie są daleko, ale problem polega na tym, że one są w gównianym miejscu. One są w takim miejscu, że ciężko będzie tam dojechać. Z tego, co powiedziała nam mapka, będzie sporo kamieni po drodze. Sporo innego badziewia. Jeszcze muszę sobie słuchawki ściszyć, bo naprawdę ta ciężarówka jest strasznie głośna. No ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. Tu jest nawet jakaś droga i to jest prawdopodobnie ta droga do odkrywania. Ojej. To jakaś w ogóle grubsza sprawa. Dobra, jedziemy prosto. To i tak trzeba przejechać przez most. Tam byśmy się przez las nie przedostali, jakbym pojechał tą nitką. Ciekawe właśnie, jak to teraz jest z tą wersją Spin Tires, bo te mody, które ja teraz używam, one są dodane do gry już na stałe. Możesz sobie je wczytać, możesz ich sobie nie wczytywać. Ale są też mody, które są dodawane przez graczy i które nie są na stałe w grze. Ja jestem ciekawy, czy twórcy też dodają do tej gry coraz to nowe rzeczy, czy akceptują może te modyfikacje. Ojej, to już tutaj. Czy po prostu trzeba samemu sobie testować co jakiś czas? Cholera, mała zacinka była. Nie wiem, co się tam doczytywało. Ile kamieni? Włączam dyferencjał. Muszę unikać tych największych, z tymi mniejszymi Tatra da sobie radę. Trochę wody, ale to nic. Ej, moment. Bo dojechać tam to jedno, ale wydostać te samochody stamtąd to drugie. Zobaczcie, ile tych pieprzonych kamuków tu jest. Jadę dobrze. Teoretycznie. Tylko weź stąd później wyjedź. Pozdro 600. Okej. No nie, no idzie jakoś. Nie wiem, co to będzie, moi drodzy. Już się robi powoli noc, tym bardziej kolejne utrudnienie. Włączam blokadę i... I coś tutaj mamy już, proszę bardzo. Czy mamy plandekę? Dupa. Pusta ciężarówka. Zajechałem tu, a tam był jeszcze gdzieś zjazd wcześniej, to ciekawe. Nie wiem, do czego miałaby mi się przydać ta ciężarówka, skoro ona nie ma nadwozia z plandeką. A potrzebne mi jest nadwozie z plandeką do odblokowania warsztatu. Pozdro. I tu był gdzieś zjazd, ale ja go, kurczę, nie widziałem. Muszę pojechać kawałek tutaj. A, tu coś jest. Dobra. I uwaga, i dupa zbita. Kolejny pojazd. I pojazd, który nie ma plandeki. Mamy masę pojazdów. Kurde, mogą się skapnąć, że to są te same, ale skąd mogłem wiedzieć, że tu nie ma plandeki? Opcja jest jeszcze inna. Musimy poodkrywać wszystkie te miejsca, ale wątpię, kurde, żeby tu był jakiś samochód do odkrycia, który by miał plandekę. Dobra, przelecimy się, zobaczymy, jak to wygląda z góry. Zobaczcie, że wszystko jest ośnieżone. Nie mogę się doczekać, kiedy już się zrobi dzień i będziemy to lepiej widzieć. Tak, miasto. No, dachy budynków wyglądają też na ośnieżone, więc nie jest to lipa, bo wszystko tutaj Rockstar zadbał, zresztą jak zawsze. I...